witam wszystkich serdecznie. Bardzo gorąco pozdrawiam na kolejnym już naszym odcinku Rozmowy z Zaświatami. Jeśli podoba się Państwu to, co robimy, to proszę lajka, suba, proszę o udostępnianie. Dziękujemy ostatnim darczyńcom, którzy przy ostatnim odcinku Dalidzie wpłacili pieniądze. Tam na dole jest taka ikonka, można nas wesprzeć. Robimy to dla Was, dla Państwa. Proszę jednak przeglądać playlistę i filmy, które już zrobiłem, żeby nie pisać, że chcielibyśmy się skontaktować z taką a taką osobą, a ona już dawno została zrobiona. Dzisiaj, Szanowni Państwo, taka postać, Państwo prosili mnie o to, ja poszedłem za Waszym głosem. Mówię od razu, że postacie, które przywołujemy, muszą znacząco odegrać jakąś rolę w naszym świecie, ale być przynajmniej dobre, przyzwoite. Nikt z nas nie jest, no chyba, że będę wołał świętych, tak? A i tu też bywa różnie. Natomiast nie będę przywoływał bardzo mrocznych postaci. Proszę mnie o to nie prosić. Dzisiaj Michał Gorbaczow. To postać, którą znam, pamiętam z moich czasów. To postać, która stała się idolem za granicą, a niektórzy mówią, że kozłem ofiarnym w kraju. Jednak to jest człowiek, który przełamał pewne stereotypy i w końcu dostał pokojową Nagrodę Nobla. Oczywiście z tymi Noblami to już nie bywa, więc może oddajmy mu głos. Cóż mogę powiedzieć? Pewnie wszyscy chcą wiedzieć, czy człowiek taki jak ja odnalazł się po drugiej stronie, za życia mając swoje podejście i, jak to niektórzy twierdzą, niezrozumienie tego świata. To nieprawda, że ja nie rozumiałem tego świata. To ludzie nie rozumieją, w jakim ja żyłem w świecie i w jakiej strukturze i jakiego kraju byłem przywódcą. Jak we własnym domu przestawiasz meble, możesz się pokłócić z żoną, z dziećmi, z mamą, z ojcem i Bóg wie z kim tam jeszcze. Natomiast postawisz na swoim i powiesz, że szafa będzie stała na środku pokoju. I nikomu do tego nic. Natomiast jeśli jesteś przywódcą tak wielkiego kraju i wszyscy oligarchowie, tak mówiąc najprościej, patrzą na twoje ruchy i wszyscy, którzy ci teoretycznie sprzyjają, patrzą tylko, jak cię udusić w ciemnym kącie, musisz być bardzo ostrożny, czasem kontrowersyjny. Przemiany, których dokonywałem, były bardzo trudne i nie wiedziałem, jak one się w ogóle potoczą, jak to wszystko się potem przełoży na nasz świat. Ja większość ludzi, którzy byli w rządzie, tak nazwijmy, którzy mogli być moją prawą ręką, a za takich się brali, byli przeciwni mnie i, jak powiedziałem, z najmilszą chęcią udusiliby mnie w kącie pokoju. Ponieważ chcieli, aby Rosja była wielkim imperium. Ale dzisiaj z tej pozycji, jaką mam, mogę powiedzieć, że wielkość imperium nie polega na militarnym wywoływaniu strachu u innych. Nie polega na zagarnianiu innych ziem,
ale na byciu ostoją dla innych i przykładem. Kiedy rozluźniłem tak zwane żelazne gacie, jakby to powiedzieć, które były nałożone na Europę Wschodnią, wszyscy pukali się w czoło i mówili do mnie: przecież za chwilę oni wejdą do nas i zrobią z nami, co będą chcieli. Ale uwierzcie mi, ostatnią rzeczą, jaką chcieli oni robić, to wchodzić do nas. Wystarczy już, że my weszliśmy do nich. Kiedy wyrzucisz niesforną teściową z domu, nie masz zamiaru za nią lecieć i wchodzić do jej domu i robić jej porządku. Wystarczy, że ona wyszła z twojego domu i niech już więcej nie wraca. Zarzucono mi, że to jest określenie, które słyszałem, że sprostytuowałem Wielką Rosję, że zeszmaciłem tą Wielką Rosję i że w końcu pozwoliłem jej stać się małym pionkiem na tej wielkiej szachownicy. Otóż dzisiaj z perspektywy czasu i tego, gdzie jestem, muszę powiedzieć, że dokonałem najlepszą rzecz, jaką mogłem zrobić. To wszystko, co się wydarzyło przedtem, począwszy od rządów Lenina, ale także i cara, nie bądźmy tacy, nie powinno nigdy nastąpić, ale nastąpiło. Chciałem, aby Rosja stała się krajem przyjaznym, a nie krajem zaborczym. Wybaczcie, że nie będę opowiadał o obecnej sytuacji. Mierzi mnie ona, a jak się nie ma na coś wpływu, to się to zostawia. Z polityką, jaka dzisiaj panuje, nie zgadzałem się nigdy. Ale jak powiedziałem, kiedy już nie rządzisz i nie masz nic do powiedzenia, no to możesz sobie tylko powzdychać. Na zasadzie: ech, i to wszystko. Pytacie się, albo nie pytacie, ale chcecie wiedzieć, no więc jak ja się odnalazłem po tej drugiej stronie? Jeśli można nazwać to drugą stroną, ja bym nazwał światem równoległym. Otóż nie widano mnie jak bohatera, ale nie przyjmowano mnie też jako łobuza. Przyjmowano mnie jako człowieka, który chciał dobrze i walczył. I w gruncie rzeczy został pokonany, bo tak naprawdę znowu wróciło imperium, może w innym wydaniu, ale wróciło imperium, które nie miało być imperium strachu, a imperium miłości. Oczywiście ktoś powie, że przecież Stany Zjednoczone to też imperium strachu i tu się musimy zgodzić. Ale nikt z tych rządzących tymi imperiami, jeśli można tak powiedzieć, tym światem, nie pokusił się na stworzenie świata pełnego miłości, w jakimś sensie czułości, tylko straszenia drugiej osoby. Myśmy nawzajem się straszyli, ale Amerykanie nie byli w tym wcale gorsi. Myślę, że układ, jaki stworzyliśmy po wojnie, był fatalnym układem dla wielu krajów, ale myślę, że nie najgorszym. Dlaczego? Dlatego, że odbudowywaliśmy ten cały zniszczony, albo tą całą zniszczoną wschodnią Europę, niestety narzucając swój tok myślenia. I to było błędem. Wielu ludzi straciło przez to życie, bo przeciwstawiało się naszemu imperializmowi. Ale dzisiaj jest podobnie. Mówi się, że zwycięzca ma prawo brać, co popadnie. No i żeśmy tak postąpili. Byliśmy drugą potęgą w tej wojnie wygranej, jeśli można powiedzieć, chociaż z punktu życia ludzkiego totalnie przegranej.
bo przecież pochłonęło to tyle milionów i trudno jest nawet powiedzieć, trudno jest nawet zrozumieć, kto wygrany, kto przegrany. Śmierć pojedynczej osoby jest tragedią, ale śmierć milionów jest statystyką. Chcę powiedzieć, że tu jest dobrze, tu jest mi inaczej i jakby to rzec, mam to wszystko już poza sobą, żeby nie powiedzieć brzydko i kolokwialnie w nosie, albo jeszcze innej części ciała. Muszę powiedzieć, że zadanie wykonałem. Oczywiście można było to jeszcze inaczej rozegrać. Można było inaczej do pewnych rzeczy podejść. Ale nie można od razu otworzyć wszystkiego i powiedzieć, tak, to nasza wina. Ponieważ jak powiedziałem, nie byłem sam. Każdego dnia zastanawiałem się, czy będą do mnie strzelać, czy ktoś mnie na korytarzu zastrzeli, zabije, udusi, bo czułem oddech ludzi na moich plecach. Chcę powiedzieć, że miłość powinna być ponad wszystko. Jeśli nie będzie miłości w ludziach, tej prawdziwej, nie tej zaborczej, przegramy. Chociaż ja jestem już wygrany. I tak naprawdę powiedziałem, co mam do powiedzenia. Jest mi tu dobrze. Zapytacie się, czy spotkałem Raisę. Tak, spotkałem. To była dobra kobieta. I jest dobrą kobietą. A życie przepłaciła, ratując tych, którzy przeżyli straszną katastrofę w Czarnobylu. Która wydarzyła się przez naszą głupotę. Oczywiście staraliśmy się to ukryć, ale powtarzam jeszcze raz, kiedy masz na plecach oddech innych ludzi, musisz też konfabulować. Moja żona zmarła na chorobę popromienną, bo tak można by to nazwać, skutki bycia z nimi, ale do końca życia nie mogła się pogodzić z tym, co się stało. Ja tak samo to brzemię niosłem. I nie było dnia, żebym o niej nie myślał i nie zastanawiał się, gdzie ona jest, co trzyma mnie tutaj, a co będzie trzymało mnie tam. Oczywiście nie chodziłem do cerkwi, nie byłem wierzącym człowiekiem, takim, który by w cerkwi z popem chodził dookoła ołtarza. A dzisiaj chodzą. Czy są lepsi? Nie chcę wymieniać nazwisk. I niech to tak zostanie. Natomiast kiedy masz twarde poglądy i się trzymasz, łatwiej ci się rozliczyć z tych poglądów. Bardzo dużo wywarło na mnie spotkanie się ze świętym Janem Pawłem II. Dlaczego? No powiem wam pewien sekret. Na tamte czasy był to człowiek, który potrafił zajrzeć do twojej duszy. Ja nie wiem, jak on to zrobił, ale on do mojej zajrzał. I po rozmowie z nim, po pierwszym spotkaniu, mój świat się całkowicie rozjechał. I tyle niech to zostanie, nie chcę mówić więcej. Jeżeli ktoś chce zarzucić mu różne rzeczy, tak jak mi, niech przeżyje jego świat albo mój. Wtedy będziemy rozmawiali, co byś zrobił w tym czasie, jaki byś był, jakie podjąłbyś decyzje? Proszę, zobaczmy. Myślę, że albo byłby głupszy, albo lepszy, albo inny. Ale to łatwo mówić. Ja na twoim miejscu. No nigdy nie będziesz na moim miejscu. Albo
Moim zdaniem powinieneś, twoje zdanie tak, może tak, ale to nie moje zdanie. Powtarzam jeszcze raz, jeśli nie, ludzie nie ogarną się w miłości i nie wzniosą oczu do góry, gdzie nam trochę tego zabrakło, a mi na pewno, to któregoś dnia obudzą się w chaosie. I ten chaos wszystkich wykończy. A tu po tej stronie łatwiej nie będzie. Ktoś może powiedzieć, no cóż, skończy się świat, przejdziemy na drugą stronę. I padnie bardzo ważne wtedy pytanie. Coś człowieku zrobił. Coś marny człowieku zrobił. Padnie też pytanie, bardzo znane pytanie, znanego noblisty, do którego mam duży szacunek. To jest wyciągnięte z pewnej literatury, a domyślajcie się sami z jakiej. Padnie pytanie, quo vadis, dokąd idziesz, panie? Każdy z przywódców, czy to małego zakładu, czy państwa, powinien zadać sobie to fundamentalne pytanie, quo vadis. I to wszystko, co chciałem powiedzieć. Przykro, żal patrzeć na to wszystko, co się dzieje, smutek, łzy by pewnie pociekły, ale tu nie pociekną. Jeśli nie pójdziecie w stronę miłości, zrozumienia i pomocy innym ludziom, łatwiej wam po tej stronie nie będzie. Ja łatwo nie miałem, ale jest dobrze. Ale wy możecie się zdziwić. Oczywiście powiem coś, czego bym nie powiedział kiedyś indziej. Miłosierdzie Boże jest ponad tym wszystkim. Jak dobry ojciec, albo jak dobra matka, która stoi pod więzieniem własnego syna i wysyła mu serduszka, kocham cię, a syn właśnie zamordował kogoś tam. Dobra matka potrafi wybaczyć wszystko. No, matka może czasem z naiwności, ale Bóg w miłości wybacza. Ale nie oznacza, wybaczenie nie oznacza, że nie da ci kary, że nie da ci nauczki. Oj, da ci. I niech to zostanie puentą. No i tyle. Dość długo to było, ale tak było. Pozostawiam więc ten przekaz dla was. Jeśli podobał się państwu, proszę o lajka, suba, podbijajmy, udostępniajmy. Tam jest też taka mała ikonka, gdzie mogą państwo wpłacić nam jakiś datek za to, co robimy. I prosimy też o wejście na naszą stronę, Stowarzyszenie Przystań Nadzieja, ponieważ mamy 1,5% i chcielibyśmy też, aby państwo i w ten sposób wsparli naszą działalność. Wszystkiego dobrego, do następnego usłyszenia.